Szczęść Boże, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nic nieznacząca dziewczyna wbita w szarzyznę codziennych zajęć, nie zwracająca niczyjej uwagi, zostaje dostrzeżona przez Boga i wybrana na Matkę Syna Bożego. To jest tajemnica, której ludzkim rozumem nie ogarniemy. To pierwsza tajemnica, która dotyczy wcielenia Syna Bożego. Drugą jest wiadomość, że Elżbieta, będąca już w podeszłym wieku, czeka na rozwiązanie. Cuda, powiemy. I dobrze mówimy, bo Bóg lubi nas zaskakiwać. Oczekiwanie na wielkie rzeczy będzie marnowaniem czasu, który dał nam Bóg. Gdybyśmy usiedli i marzyli, co to zrobimy, kim będziemy, co osiągniemy, ale nie ruszymy z miejsca, to nic się nie zadzieje. Dalej będziemy siedzieć. Maryja po usłyszeniu tej jakże zaskakującej wiadomości nie rozsiada się wygodnie i nie rozmyśla, jakie to szczęście ją spotkało. Ma na to całe swoje życie ziemskie i wieczność. Ale będąc tu, na ziemi, wpierw ma sprostać wszystkim zadaniom, które tutaj na nią czekają. Droga do nieba to nie tylko droga wielkich czynów, ale przede wszystkim codziennych obowiązków, które są nudne i monotonne. Często jest tak, że w zmęczeniu nie dostrzegamy skarbów, które mamy na wyciągnięcie ręki. Uśmiech dziecka, kochającego współmałżonka, pracę, przyjaciół. Kiedy jesteśmy otoczeni nadmierną ilością rzeczy pięknych, zapominamy, że najpiękniejszym darem jest każdy rozpoczynający się dzień, w którym możemy uwielbiać Boga i być dla drugiego człowieka. Maryja ukazuje nam właśnie taką prostą drogę swoim skromnym i niepozornym życiem. To życie było oddane i poddane Jezusowi. Fragment o nawiedzeniu ukazuje nam Maryję pełną chęci pomocy innym, aby zanieść im własnego Syna. Ta postawa trwa także teraz, kiedy Maryja całym swoim życiem okazuje nam tę samą troskę, jaką okazała Elżbiecie. Wszystko w Maryi wyraża radość wynikającą z miłości głębokiej, pokornej i oderwanej od siebie samej. Rzeczywiście, Panna z Nazaretu dopiero co przyjęła swoje niezwykłe powołanie jako Matki Bożej. Ale ten niewypowiedziany dar nie powoduje u niej skupienia na samej sobie. Widzimy ją przepełnioną duchem służby i serdecznego zainteresowania innymi. Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami: Maryja wróciła do domu. Słowo oddają istotę dzisiejszego święta. Maryja wróciła do domu Ojca. Po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. My zapominamy, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do Ojca. Zapominamy o tej prawdzie. Zapuszczamy korzenie w ziemskie życie, jakby miało trwać wiecznie. Przywiązujemy się do innych ludzi, bo wydaje nam się, że bez nich nie potrafimy żyć. Gdy pojawia się choroba i problemy, martwimy się o przyszłość. Z biegiem czasu coraz więcej rzeczy stajemy się znudzeni, a serce obojętnieje. Maryja, idąca służyć Elżbiecie, pokazuje, że jej życie stało się życiem w cieniu Jezusa. Doświadczyła tego, co jest treścią codziennych ludzkich udręk, ale przeżywała to w cichości i pokorze, a zarazem w bliskości Boga, w wierze i zaufaniu. To dzisiejsze święto przypomina nam, że do chwały nieba idziemy przez trud życia. Jest to pójście w góry. Może nam się wydaje, że Bóg oczekuje od nas czegoś wzniosłego i wielkiego. I czekamy na takie zadanie. Nieraz latami. I nic nie przychodzi. Bo wszystko, co na nas czeka, dzieje się każdego dnia. Realizacja Bożego planu miłości to niekoniecznie zewnętrzne dzieła. Maryja podjęła współpracę z łaską Bożą w swoim wnętrzu, w świątyni swego serca. W czasie zwiastowania odpowiedziała aniołowi: niech mi się stanie. Zgodziła się, by łaska Boża w niej działała, by ona sama dokonywała w niej wielkich dzieł. Zgodziła się na pierwszym miejscu na pewien rodzaj bierności, przyjmowania. Widzimy w niej kogoś, kto współpracuje z łaską Bożą, uwielbiając Boga. Pokazuje nam, jaki Bóg jest dla niej. A jest to Bóg, który dokonuje zbawienia, czyni wielkie rzeczy, leczy duszę łaską miłosierdzia. Jesteśmy cenni w oczach Boga. Nie zostaliśmy stworzeni dla drobnych przyjemności, ale do wielkich radości nieba. W czasie modlitwy Anioł Pański w 2019 roku papież Franciszek powiedział: święto wniebowzięcia Maryi jest wezwaniem skierowanym do nas wszystkich, zwłaszcza tych, którzy są dręczeni wątpliwościami i smutkiem i żyją ze spuszczonym wzrokiem. Nie są w stanie podnieść wzroku. Spójrzmy w górę. Niebo jest otwarte. Nie wzbudza lęku. Nie jest już dalekie, bowiem na progu nieba stoi Matka, która na nas czeka. To jest nasza Matka. Kocha nas, uśmiecha się do nas i troskliwie śpieszy nam z pomocą.
oby nasze życie było błogosławione, czyli szczęśliwe, i to każdego dnia, który otrzymaliśmy od Boga. Do nieba idzie się ze spracowanymi rękami, ze zmarszczkami na twarzy, z krzyżem codzienności, szarości dnia. Jak Maryja, służąc innym, niosąc im Jezusa, chwaląc Boga modlitwą i życiem. Do zobaczenia z Panem Bogiem.